Niedobrze rozmawiamy. Właściwie z rezerwowym, czy już nie rezerwowym? Jak to było? Przygoda? No nie wiem. Tam Ziółka dostał kontuzji przed meczem z Górnikiem Wieliczka. Skoczyłem do składu. Broniłem moim zdaniem poprawnie, bez większych błędów, no ale przyszedł mecz z Juventą w Starachowicach, gdzie przegraliśmy. Potem zachorowałem, źle się czułem, miałem tam zapalenie zatok, pokazał broń z Hetmanem. No i teraz trener postawił na niego. Nie wiem, czym to było spowodowane, no ale on broni, nie ja. Ja nie mam do nikogo pretensji ani żalu, no, ale tak trener zadecydował i tak jest. Jakie przewidywania przed tym meczem? Bo to jest trudny mecz, prawda? Jest trudny mecz, wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, ale drużyna jest dobrze zmotywowana i mam nadzieję, że wygramy. Ja myślę, właśnie to jest takie pytanie, ponieważ też często oglądasz z trybun, prawda, z ławki rezerwowej, ale tutaj ja próbuję z trybun. Czy nie zauważasz, że drużynie czasami brak wytrzymałości psychicznej? Że są takie momenty słabe, kiedy w ciągu minuty, dwóch, trzech potrafią przegrać mecz, a grają pozostałe minuty doskonale? Tak, może tu są takie jakby chwilowe momenty dekoncentracji, jakby to już jest nie w pierwszym meczu tak straciliśmy obie bramki. To jest charakterystyczne niestety dla nas, że strzelamy bramkę i nagle ją tracimy z wyżej jakby niewymienionych przyczyn. Tracimy je bardzo w takich bardzo łatwych okolicznościach, no i to na pewno boli. Najgorszym tego przykładem jest mecz z Juventą, gdzie praktycznie prowadziliśmy grę przez całą pierwszą połowę, nagle dostaliśmy dwie bramki, no i nie udało się dogonić wyniku. Tak, no byłem na czym meczu. To faktycznie była smutna przegrana. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Powodzenia.